No już. No. Nie, ja nie jestem pewien, czy rozumiem. Ja rozumiem to tak, że żyjemy w pewnych uwarunkowaniach kulturowych, narzuconych nam przez społeczeństwo zazwyczaj. I w pewnym sensie geje są taką forpocztą zmiany obyczajowej. Nawet większą forpoczną niż mężczyźni heteroseksualni, bo mężczyźni heteroseksualni są źródłem patriarchatu. Oczywiście. Ale jeszcze najniżej w tej drabinie, jeżeli chodzi o obyczajową swobodę, są kobiety. I mężczyźni homoseksualni wyzwalają się najszybciej. No właśnie, tam było ewidentnie coś takiego, że są tą forpocztą, podmiotem politycznym tej istotnej zmiany społecznej, tak? Było to? Tak, ale chodzi o to... Zmiana społeczna? Moment, ja myślę, że idea jest taka, żeby wyzwolić także obyczajowo i mężczyzn heteroseksualnych i kobiety. No, wiesz, gdyby tak było, to by mi się to bardzo podobało, tylko że w tym analnym grupowaniu nie było właśnie tej treści. Zresztą analnego grupowania ja nie rozumiem, ale rozumiem, że różnica pomiędzy falusem i penisem jest taka, że falus jest tradycyjny, tak, jako narzędzie służące dominacji i represji. Tak. Natomiast między innymi nad kobietami jest takim symbolicznym narządem wyzwolenia. Dlatego, że geje są mężczyznami i mają penisy, a oni są tą forpocztą. Znaczy, ale słuchaj, ale zdolnie jest w 1968 roku, prawda? Ale natomiast jest to wyzwolenie seksualne i jeżeli się temu bliżej przyjrzeć, jest ono ciągle jeszcze według tej teorii w jakichś okowach tradycjonalizmu, niekompletne, no, tak. No powiedzmy na przykład wielożeństwo, czy generalnie promiskuityzm jest nieakceptowany społecznie. Jest zawsze określany jako B. Natomiast wedle tej teorii, taki promiskuityzm, i to jest ciekawe w kontekście tego, co mówiłaś o erosie, o przyjaźni, o agapę, że być może takie społeczeństwo multimiłosne, gdzie relacje seksualne nie są obarczone jakimikolwiek ocenami, że takie było społeczeństwo bardziej chrześcijańskie w duchu Jezu, no boję się mówić, Jezus Maria, w duchu Nowego Testamentu. Wszyscy się kochają miłości. I akceptuje się także wszelkie związane z tym zachowania seksualne. Oczywiście zawsze czynimy założenie, że te zachowania seksualne nie są związane z przemocą. Tak. No nie może być przemoc, tak. Ja tak rozumiem. No wiesz, jest to jakaś też, no wiesz, mnie na przykład w ogóle zaskoczyły troszkę w ogóle środowiska LGBT, bo ja tak nie byłam teoretyczką, nie byłam związana i na przykład zaskoczyło mnie to, że oni na przykład nie opowiadają się za właśnie legalizacją właśnie stosunków tych relacji jednopłciowych, prawda? Prawną regulacją. I to jest właśnie, prawda? To jest konsekwentne, to ponieważ związki jednopłciowe są wtłaczaniem gejów w tradycyjne schematy, tak. Konserwatyści w Wielkiej Brytanii ten argument podnosili teraz przy legalizacji małżeństw jednopłciowych, że to tak naprawdę dla społeczeństwa jest lepsze, ponieważ to porządkuje społeczeństwo nadaje status rodziny tym relacjom. No, czyli tak naprawdę jest to ujarzmianie gejów, którzy się zdążyli już jakoś wyemancypować w tradycyjne strukturze. Że nikt nikogo nie zmusza zobaczyć takiego związku. Ale oczywiście, ale jakby geje walczą o to, żeby znowu być stłamszonymi, bo oni w struktury poniekąd stworzone w świecie patriarchalnym wchodzą. Żeby ich koledzy geje, bardziej konserwatywni, nie mieli takiej furtki, żeby wchodzić w te konserwatywne struktury. Ale patrzcie się, jakie paradoksy, tak, że właśnie te środowiska mniejszościowe, seksualne, LGBT, nie opowiadają się za właśnie tym, tą powtórką tradycji, prawda? Czyli nie chcą empatii, nie chcą współczucia, nie chcą regulacji prawnych, że to jest taki właśnie... A dlaczego nie chcą empatii? Bo to, no z tego co słyszałam i rozumiem, no że to właśnie... No to jest taki rodzaj dumy, prawda? Tak! Nie potrzebujemy... Dlaczego ma mi ktoś współczuć, że ja jestem sensie gejem, rozumiem, prawda? Rozumiem, no absurd rozumiem. Właśnie, prawda? I że to jest taki heteromatrix, w którym my sobie żyliśmy, a oni nie chcą żadnego homomatrixu tworzyć na wzór i podobieństwo, prawda? I że wszelka właściwie ekspresja seksualna powinna być zaakceptowana. Czyli nie ma wartościowania
Tak jak powiedziałaś, oprócz tego, że dopuszczamy, że nie wolno krzywdzić. Tak. I nie wolno przymuszać. I oczywiście dzieci, absolutnie dzieci nie mają prawa. Natomiast to, dwie dorosłe osoby mogą robić co chcą i co to właściwie kogo obchodzi. Ale że właśnie, że jest to zaskakujące. A z drugiej strony te środowiska konserwatywne, to co ty powiedziałeś, ja pamiętam wypowiedzi, to był zdaje się 2011 rok, Davida Camerona, który mówi, że opowiada się za legalizacją związków jednopłciowych właśnie dlatego, że jest konserwatystą, tak. Bo to wzmacnia relacje społeczne. Zresztą ja uważam, że to jest właśnie wielka tragedia środowisk konserwatywnych w Polsce, że one nie są liberalne, bo konserwatysta właśnie powinien, tam są troszkę konserwatyści liberalni, to znaczy dla nich równość wobec prawa jest czymś świętym. I może się komuś nie podobać parada gejowska, ale nie wpadłoby konserwatywnie w zachodniej Europie, żeby zabronić komukolwiek przejść. Może ci się nie podobać, ale takie są zasady równości wobec prawa. Podobnie właśnie z relacjami właśnie tymi jednopłciowymi, prawda? A jeszcze tylko jedna uwaga do takich właśnie zaskakujących paradoksów, że my zazwyczaj utożsamiamy środowiska religijne też z taką właśnie niechęcią do relacji powiedzmy homoseksualnych, ale też na przykład trzeba pamiętać, Kościół szwedzki błogosławi parę homoseksualnych, prawda? Wiele wspólnot protestanckich w Niemczech też, więc to też jest bardzo... Czyli innymi słowy... Amerykański, które ono są to już w ogóle. Aha, też bardzo otwarte, no. Czyli zobaczcie, jak nie ma jakichś homogenicznych, takich jednorodnych struktur, to jest tylko nasze wyobrażenie. Taki, że jakaś tu grupa jest zdecydowanie coś sądzi, homofobami, prawda? Homofobami albo na odwrót. Są kościoły ortodoksyjne, prawosławne i katolicy. Tak, tak. No właśnie. No także, nie no, ale słuchajcie, no to LGBT to jest... Na tej samej bazie Biblii potrafili to tak naprawdę przeanalizować, przetworzyć i dojść do ładu tak naprawdę. Czyli nie homofobiczny, tak? To znaczy, no tak naprawdę kościoły protestanckie. No właśnie. Chociaż też nie wszystkie. Nie wszystkie. Która nie zdaje się nie. No ale to jest faktycznie zaskakujące. Dla mnie ten queer, to LGBT, to jest taka jeszcze troszkę niewiadoma, wiesz, ja muszę to po prostu... Znaczy ja bym dlaczego nie dawał tego w tym kontekście, bo nie wiąże się to chyba z tym tematem zasadniczym, mianowicie z Platonem. I z tą tradycją wychowania. Tak. Nie, raczej ja to włączyłam na zasadzie właśnie tej, można powiedzieć, wielowiekowego dyskursu i sporu na temat oceny po prostu relacji homoseksualnych. Że to jest po prostu taki węzeł gordyjski i niestety właśnie takie skrajne dyskursy, one są nagłaśniane i dominują jak w jakimś sensie. Tak? Dla mnie na przykład było to zaskakujące, zajmuję się filozofią. Ale dlaczego mówisz, że dominują? Nie dominują w sensie, bo są właśnie wąskie, ale jak się przedostaną do z jakiegoś powodu do mainstreamu, to się robi z tego upadek, prawda? No tak, to coś znaczy, strasznego tam jeżeli, się dzieje. Jeżeli taka myśl i taki przekaz trafiłby do mainstreamowych mediów, to tak naprawdę dla reszty społeczeństwa byłoby to przykład na to. No i zobaczcie, do czego to prowadzi. No dokładnie, No ale wiesz, ale takie treści są. Znaczy, po prostu ja... Tylko ja właśnie zastanawiam się, czy to jest 1%, czy to jest 0,5%, czy to jest 10% na przykład. No bo jeżeli to jest 10%, no to już jest jakaś tam powiedzmy w miarę taka większość, którą... Jeżeli jest to mówi się o 5%. Pomyśl sobie o dla uproszczenia 800 tysięcy... Czekaj, ale nie, ale ja teraz mówię, jaki procent ci zwolennicy tych teorii stanowią wśród homoseksualistów, prawda? No właśnie, no. I w związku z tym, jeżeli to jest tam jakiś ułamek, to jest taki ekstremizm, że nie warto tego nawet dowartościowywać poprzez jakby mówienie. A drugie to jest to, co właśnie Arkadiusz powiedział, że jak po prostu jak to się przedostanie do mainstreamu, to będzie tylko dodatkowy, że tak powiem, powód, żeby naskakiwać na homoseksualizm w ogólności, prawda? Mi się też wydaje, że to jest jakiś taki dziwaczny ekstremizm. Może nie mam racji. Nie ma problemu. Znaczy ta myśl jest bardzo podobna. Bardzo rewolucyjna, nawet ujęła. Można powiedzieć, ja mogę rozumieć tę myśl, tylko że jeżeli jakby mamy się kierować tym, że mają być dozwolone wszelkie przejawy ekspresji erotycznej, jednym z rodzajów ekspresji erotycznej jest zawarcie stałego związku, prawda?
A oni, że tak powiem, jakby chcieli ograniczyć możliwość takich stałych związków, prawda? Poprzez takie właśnie, a nie inne uregulowania prawne. Jakby chcieli sugerować, że ci, którzy są w stałych związkach, to są ci w okowach, które trzeba wyzwolić, prawda? Rozumiem, że to jest idea z 60-tych lat, 68-go, wolnej nie. Znaczy nie, to, nie, to są nowsze teorie. Natomiast masz rację, 68 to jest ten taki społeczny ruch wyzwolenia na bazie seksualności, ale to są te idee w gruncie rzeczy źródłowo-marksistowskie, no Markus, czy to tam było ten, że seks nas wyzwoli, no to co ty powiedziesz, ja się temu nie dziwię, bo w seksualności jest coś takiego wywrotowego, że po prostu, że to jest jakiś motor i w gruncie rzeczy fundamentalny napęd, właśnie eros. I że eros i cywilizacja, książka Markuzego, prawda, że na tej bazie że my to tłamsimy, ale to jest erupcja, to jest Freud. Eros to jest wulkan. I jeśli chcemy naprawdę coś w świecie zmienić, to trzeba się odwołać do tego autentycznego, jest tłamszonego, można powiedzieć, pokładu właśnie, który jest lekceważony albo w ogóle negowany w cywilizacji, bo po prostu kulturowo tłumi go to wszystko. No także mi się wydaje, że to w sumie jest stary odgrzewany kotlet, tylko nowym językiem. W Szwecji pojawia się dyskusja społeczna o wielożeństwie. Także to nie są też takie... Ale to pod wpływem islamu? Myślę, że wielożeństwo cholera tak też jakoś nie jakie podoba. Jakie ma to źródła? Może mieć bardzo wiele aspektów. Może być kontynuacją takich myśli pochodzących z tych środowisk LGBT. Może być próbą zalegalizowania i uporządkowania dużych już grup osób żyjących w poligamicznych związkach w tym kraju, a w końcu może bazować w ogóle na jakiejś demokratycznej myśli o tym, że jeżeli dorośli ludzie we troje czy we czworo godzą się na taki układ, to dlaczego my jako społeczeństwo mielibyśmy im tego zabraniać? Do przemyślenia, nie... No właśnie, tylko czy to się komuś właśnie krzywda nie dzieje, no to też trudno tak do końca to weryfikować, prawda? No ale... Znaczy, wiemy, że w rodzinach zwykłych najbardziej tradycyjnych, uświęconych związkach dzieją się dramaty. Także żadne prawo tego nie ureguluje w tym sensie. Pytanie tylko, czy dajemy taką wolność i penalizujemy, bądź nie penalizujemy tego? Czy jako społeczeństwo dbamy o to, żeby tylko jeden model był dostępny? Czyli problem tak naprawdę jest z tym, że te argumenty uderzają w coś, co jest irracjonalnie nieprzemyślane, jest tabu takim nie tylko kulturowym, tylko jakby antropologicznym, jak żeście powiedzieli, tak, bo właściwie tak. Jest od początku, od zarania ludzkości obecnym. I w jakimś sensie podważa się je, czy nie? No tak, no ale wiesz, ale takich różnych tabu, które było sporo, no jakby Oscar Wilde w więzieniu ileś tam lat spędził za homoseksualizm, teraz nikt nikogo nie wsadza do więzienia za homoseksualizm, prawda? W związku z tym to też nie jest argument, że to się nie może zmienić. No. Ale homoseksualizm nie była takim tabu, bo w różnych kulturach no, była mniej lub bardziej akceptowana. Tak, no, aż takim tabu nie było, to prawda, ale w niektórych kulturach to urosło do wielkiego tabu, jak na przykład wiktoriańskiej Anglii, prawda, gdzie wsadzano do więzienia za homoseksualizm. Nie wiem, kto tam jeszcze... Michel Foucault właśnie bardzo ciekawy, że kiedy homoseksualizm stał się naprawdę problemem, to wcale nie było zamierzchłe dzieje, tylko właśnie wtedy, jak zaczęto homoseksualistów wsadzać do więzienia. No. Albo na przykład ten Alan Turing, to był ten matematyk, on popełnił samobójstwo z tego powodu, teraz że... film jest. No właśnie, no. No także to były straszne rzeczy, ten które case, jakby się, proszę? Roger Caseman. Co to jest? To był taki... Pamiętasz? Nie. Może zaraz skojarzę. A ten w Kongo belgijskim i później... A tak, ten od jądra ciemności, tak? Ten, który był... No i co on zrobił? No nie, no on trafił... pisał też o nim Zebald w którejś tam swojej książce. On trafił do więzienia za homoseksualność. Wrócił do Europy, nie wiem z racji czego on jeździł tego Konga belgijskiego, później gdzieś tam do Ameryki Południowej na jakieś plantacje kauczuku i on jakby chyba poinformował w ogóle Europejczyków o tym, co się dzieje w koloniach, w jakich strasznych warunkach ta ludność miejscowa pracuje, jak jest wykorzystywana przez Węgrów, czy nie wiem, chyba też w Ameryce Południowej Belgowej, nieważne. I on wrócił i złożył taki tajny raport, ale jako, że był homoseksualistą, trafił do więzienia. Aha, no właśnie.
Czyli wykorzystamy to jako... Jak, tak, jako tak, żeby uciszyć te wątpliwości. No nie, mi się wydaje, że są na pewno tego rodzaju, można powiedzieć, kulturowe normy, które kiedyś bardzo długo były normami, bo w pewnym sensie taka była potrzeba społeczna. I one przestały być takimi normami. No w pewnym sensie taką też normą było to, że osoba, która była odszczepieńcem od danej religii, jakby nadawała się na to, żeby ją skazać, prawda? Dlatego, że w pewnym sensie jakby no, wyrażanie wątpliwości wobec religii było tak naprawdę wyrażaniem nieakceptacji dla całego ładu społecznego, w którym ta jednostka funkcjonowała, prawda? I ta jednostka w pewnym sensie pośrednio wypowiadała umowę społeczną. A gdy wypowiadała umowę społeczną, to przestała obowiązywać ochronę i można ją było zabić, wypędzić i tak dalej. W którymś momencie, tam, nie wiem, na przestrzeni wieku, po średniowieczu, stopniowo się okazało, że religia może być sprawą prywatną, prawda? I że już nie musi być związana ze społeczeństwem tak ściśle, prawda? I też coś, co było dawniej czymś absolutnym tabu, to przestało takim być, bo się społeczeństwo zmieniło, także mnie się wydaje... Czy na przykład nie będzie zarzutem to użycie słowa gej w odniesieniu do Platona, no bo jest to zupełnie nowa koncepcja, no prawda? To właśnie, no to mówiłaś troszkę o tej wątpliwości. No tego słowa... No, nie, ale zauważ, że powiedziałam na początku, jak ktoś przymusił... do tej odpowiedzi, no to tak, ale ja to rozumiem, no. Natomiast ja wiem, no wiesz, wydaje mi się, że jednak jest jakaś skłonność biologiczna. Ja myślę, że każdy jest w stanie niezależnie od czasu i epoki powiedzieć, czy wolałby Rosa uskutecznić z tą osobą, czy z tą osobą, czyli coś jest bardziej atrakcyjne też pod względem seksualnym. Ale pojęcie gej, z tego co ja rozumiem, jest jakby pojęciem takim z dziedziny także kultury szerszym, aniżeli tylko tożsamość homoseksualna. No właśnie. No tak, zgadzam się. I wiesz co, dlatego ja właśnie powiedziałam, że może można powiedzieć, że nie był. Mhm. Że właśnie nie był, bo nie możemy tego terminu stosować. Tak? Ale bardzo ciekawym się bardzo podoba. Ale wiesz, ale nie wiem, mnie się wydaje, że kurczę, jak mamy jakieś terminy, to my ich po prostu mimowolnie używamy. Tak. Znaczy możesz powiedzieć, że nie był, a i tak po swojemu sobie układasz w głowie, że no ale był, nie? Tylko nie możemy tak powiedzieć. No nie, ale że można właśnie zadać to pytanie, czy biologicznie był. No właśnie mówię, no to mówię, że można biologicznie, no ale ja tam się tak zdystansowałam, że no tego nigdy do końca w sumie wiedzieć nie będziemy, no wszystko na to wskazuje. Tak, że mówiłam o tym Platonie z krwi i kości, że co innego zbiór tekstów jest, może, a na przykład ta właśnie pani Tomkowska, ona się naprawdę zna dobrze na Platonie, przy rehabilitacji z Platonem, mówiła mi, że ona by nigdy nie postawiła tezy, że on ma sobie. A skąd ona jest? Zawsze po prostu pytanie. Ostatnio słyszałem taki dowcip, że przychodzi syn do ojca i mówi: tato, chciałem ci coś powiedzieć, jestem gejem. Gejem? Ale a czy ty się ubierasz u Armaniego? No nie. A jadasz w takich drogich restauracjach? No nie. Ty jesteś zwykłym pedałem. Czyli jednym sam znacie kawały o gejach. A już oczywiście. A to ja na przykład nie znam. Natomiast muszę powiedzieć, że po twoim wykładzie otworzył ci się okienko. W pewnym stopniu, nie wiem czy takie było zamierzenie, ale przekonałaś mnie, że ten świat starożytnej Grecji był w pewnym sensie dużo bardziej homofobiczny niż ja sobie wyobrażałem. Homofobiczny? To znaczy, że dlaczego homofobiczny? Nie, homofobiczny to za dużo powiedziałem, to już też trochę przesadziłem, ale nie tak homofilny, jak sobie wyobrażam. Był indyferentny w ogóle, to znaczy, to były pewne zachowania społeczne. Dlaczego tak myślisz, że nie był homofilny? No bo wiesz, no bo to w pewnym sensie był wzorzec wychowania, ja tam przynajmniej tak postawiłam taką tezę, że wynikły właśnie z tej deprecjacji kobiet w gruncie rzeczy. Znaczy twój wykład dla mnie był bardzo, bardzo feministycznym wykładem, a nie homofilnym. Bardziej tak. To nie znaczy, że źle. To znaczy, to jest mój trop, bo ja się zastanawiałam, no skąd taki model wychowania na miłość boską, prawda? Mhm.
że zawsze wszystko ma jakieś uzasadnienie. No, a te, to, ja na przykład byłam zaszokowana stopniem wykluczenia kobiet z tego, bo nie wiedziałam tego tak do końca. Bo przed epoką klasyczną były jakieś tam matriarchalne tam takie, bo nie miały tak źle te kobiety, ale w pewnym momencie naprawdę słuchajcie... Nie, ale to co powiedziałeś, że z jednej strony był ten model wychowania, z drugiej strony ten legion słynny, który też był traktowany de facto przedmiotowo. Bo miał czemuś służyć. To nie było tak, że to była apoteaza. Tylko, że dobrze walczyli. Tak, tylko byli przydatni. Dobrze walczyli. No. Pewien też cynizm w tym dostrzegam, w wykorzystaniu. Jakoś ale zaraz, zaraz, to mogło być też naturalne wykorzystanie pewnych struktur społecznych, które się jakby w tym modelu wychowania tworzyły. Niekoniecznie cynizm władcy, który... Nie, ale może coś było na przykład policja obyczajowej, która wychwytywała żyjących gdzieś w grotach gejów w związkach, w takich protozwiązkach powiedzmy. I to był rodzaj kary. Aha, no wiesz, ja tak dokładnie... To znaczy jakby co, taka kompania jest, kary. To wiesz co, to w takim razie, to cię zainteresuje, to jest spora literatura na temat tego oddziału STEP, no bo to jest frapujące, to nie jest taki no naprawdę przykład, no... Pierwszy raz no wiesz, w ogóle no nie wiemy tego, więc jest literatura, ja aż tak, wiesz, nie drążyłam, ale wiesz, ale to w sumie jest ciekawe, jakie jest źródło. To jest tak, jakby małżeństwa wysyłać na wojnę, nie? To znaczy pary, gdzie no, mężczyzna i kobieta będzie bronił ją do upadłego, tak, prawda? Przez wiele lat swoją żonę obroni, tak. Prawda? No ciekawe, wiesz, ja aż tak jakby nie wiem, czy jakiś po prostu jakiś tebańczyk założył ten, natomiast co nim kierowało, trzeba byłoby sprawdzić, ale nie pamiętam nazwiska tego gościa, jakiś polityk tebański sobie założył ten oddział. To wszystko, co jakby w takim kontekście jakby mówimy, zakłada, że te pary były stałe. I że ten model mentora i tego młodszego był, to były jakieś wieloletnie układy, a jak się obserwuje środowisko homoseksualne, to raczej... Nie, ale, ale rozumiem, że to było w ramach jakiegoś instytucji. Wspólnego. I że to nie było tak, że... ja sobie tak to wyobrażam, poprawnie, żeby było inaczej, że przychodził na rybek do szkoły ateńskiej, jakoś wyselekcjonowany. No, ale trudno spodziewać się, że od razu nawiążą się... No tak. Swoich synów wprowadzać w to środowisko. No bo to często są te kultury, że się odseparuje od matki szybko chłopca i on jest przejmowany przez ojca. I wychowuje go dalej ojciec. Nie, ale to, co jeszcze powiedziałeś, to uważam już za super ciekawe, bo to, że ten seks homoseksualny był penetracją, to znaczy, mówiłaś o tym, że dominacją. Tak, dominacja, związana z dominacją. Ty się tu naucz chłopczyków tak urządzić. Feudalnym, takim zhierarchizowanym. No właśnie, ale to jeszcze powiedziałaś, że na stojąco, to zawsze jest taka pozycja bez kontaktu. Tylko to jest pozycja zdobywcy, znaczy ona nie ma nic wspólnego, albo niewiele wspólnego z takim seksem, powiedzmy, z czułością. Czułością. No bo wiecie, bo z jednej strony idealizacja miłości, a de facto praktyka, prawda? Która być może właśnie, to co ty mówisz, to jest tak jak mówi się, że w świecie zwierząt na przykład relacje, to może niezręczne porównanie, ale w świecie zwierząt relacje homoseksualne to jest wyraz dominacji samców. Tak. Żeby się uspokoił tak. Drugi samiec, bo kto tu jest ważniejszy, prawda? Więc być może o, też taki... TV. No być może też taki właśnie aspekt pewnego, jakby, ja nie wiem, zaszczepienia pewnej hierarchiczności w gruncie rzeczy. A przy okazji ciekaw jestem, jak na tych fazach... Dokładnie, to jak w więzieniu. To jest jedna z najgorszych rzeczy, która się przytrafia budowanie hierarchii społecznej. Scelowanie go, nie? No tak, tak, macie rację. No to byłoby, masz rację, że to się odkrywa taki wątek zaskakująco anty... Znaczy może nie ale jakby trochę naruszył wizerunek tego takich udukopionych, tak, idyli, że tam sobie trzymają się za ręce, pływają to na pewno. Słuchają, cytrzyny. Każdy wiedział, gdzie jest jego miejsce. Znaczy wiecie co, no to też jakby było, bo na przykład uczta jest przecież tego przykładem, że jak kobiet nie ma i nie mogą być, to grają, tańczą mężczyźni. Oni piją alkohol, oni są pod wpływem alkoholu i różnie się będą zachowywali, prawda? Więc to się być może przeradzało w rodzaj takiego, jednak potem stopniowo takiego spoufalania się. Ale nie chcesz powiedzieć, jak ta, która twierdziła, że ci na pruci ziołek napisał, nie wiem, tak Platon na pruty napisał uczcze. No nie, chyba jednak nie. Ale uspokoiłeś się. Dalej nie wiem,
co to właściwie znaczyła ta miłość platońska? Platoniczna. Platoniczna. Znaczy, to nie się wydaje, że wykorzystano ten element, że jednak nie chodziło, że to ciało i zaspokojenie fizyczne to był najniższy w szkole Erosa, rzeczywiście najniższy etap, pierwszy. No i chyba po prostu... A najwyższa miłość do idei. Tak, no. Miłość do idei, tak. Czyli, miłość do absolutu. Czyli do Boga, to pojęcie, takie jak funkcjonuje w języku i w świadomości społecznej, jest kompletnie, nie ma nic wspólnego z tym... Kompletnie, z ucztą na pewno nie ma nic wspólnego, natomiast no niestety są prawa. To znaczy, ja jeszcze nie ma nic wspólnego. To znaczy, że zależy, ale słuchaj, przepraszam, jeśli zinterpretuję... Stąd, co właśnie Kasia powiedziała, że ten element jakby podążania ku coraz wyższym etapom miłości, aż do miłości idealnej, tam jest. Mhm. I teraz, jeżeli się odetnie początek i odetnie się to, że rozpoczyna się od miłości do ciał, jeśli zostawi tylko tamto drugie, no to ewentualnie to można... Ale ja bym się sprzeciwiała, żeby... miłością, to znaczy, czy tożsame jest miłość platoniczna i agape jest tożsame? Nie. Nie, ja mi się zaraz może wrócę, tylko wiesz, chcę się sprzeciwstawić temu, żeby przez miłość platońską na bazie Platona rozumieć abstynencję seksualną, a w gruncie rzeczy to się rozumie, tak. Że się nie kochają fizycznie, to nie, moim zdaniem to jest błędne, tak? Natomiast wiesz, wydaje mi się, że fakt, wiesz, ja nie wiem, to zależy o co ty mnie pytasz, bo dla mnie miłość ma właśnie te trzy fenomeny, powiedziałam, to jest może moje stanowisko, tak? Natomiast wydaje mi się, że faktycznie chyba w chrześcijaństwie jest taka tendencja do jakoś negowania tego, no to właśnie ta skomplikowaność tej naszej tradycji religijnej, że tam są naprawdę, życie seksualne obarczone jest zakazami, nakazami, my nie możemy się z tego wyplątać i faktycznie ta agape byłaby takim tym ideałem, tak? Natomiast ja bym protestowała i uważałam, że właśnie człowieczeństwo to jest całość. Ja nie neguję agape i też uważam, że mogę kogoś nie lubić, ale jak mi ktoś zapuka do drzwi, to kurczę, mam się zapytać, o co chodzi i pomóc w razie możliwości. Wcale nie muszę go pożądać, ani nie musi to być mój przyjaciel. Prawda? Ale mam to, moim zdaniem agape to jest racjonalna postawa i też bym protestowała właśnie przeciwko takiemu sielankowemu sentymentalno-emocjonalnemu mówieniu, że to miłość bliźniego to jest takie po prostu całowanie się i przytulanie, no po prostu nie cierpię tego. A tak się to właściwie troszkę mówi, a jednocześnie próbuje się z tego przytulania wyrugowywać wszelkie elementy seksualne. A propos tych elementów seksualnych, ja wrócę do was, jakoś te bazy mnie zaintrygowały. Jak to przedstawiamy kobiety? Nie, są też. Ale czy też w scenach erotycznych? Nie. Nie, wydaje mi się, że jest też seks heteroseksualny, jak najbardziej, nie ma problemu. Słuchajcie, wstupaj sobie bazy greckie. Także to, natomiast moja... Dzieci nie jadły z rodzicami w ogóle. To jak bardzo dzieci awansowały w ogóle w rodzinę. Myślę, że to zależało od statusu rodziny, prawda? Od statusu, no masz rację, Dzieci w ogóle nie uczestniczyły w czymś tak. Natomiast ja mam ulubioną wazę, nie wiem czy to jest waza, ale w każdym razie takie ilustracja z jakiegoś tam naczynia, to jest jak starszy Erastes próbuje się przypodobać młodzieńcowi i daje mu prezent w postaci kury. To jedna z moich ulubionych waz. Ilustracji. Chociaż koguta. Daje mu kurę, no. Także ale są czyli, naprawdę... Czyli tak naprawdę chce zaspokoić jego potrzebę głodu, zanim... Wkupuje się jakoś własnego tego młodzieńca. No także naprawdę fajne są te wazy. Fajne. Z tego co słyszałam, że są... To była pedofilia? Proszę? To nie była pedofilia? Bo to mówiło, że młodzieńcy. No to w sumie tutaj starszy... Znaczy wiesz, to zależy co to jest ta efebofilia. Bo mi się wydaje, że kiedy się zaczyna późny okres dojrzewania u chłopca? 15 lat, 16, to jest dla ciebie pedofilia? Dla mnie nie. Pedofilia to jest znaczy, niestety... Znaczy od 16 roku jest już prawnie... Wydaje mi się, że to nie należy mieszać z pedofilią. Nie należy tego mieszać z pedofilią na 100%. Pedofilia to jest niestety, bo to, że w tym okresie dojrzewania, ale nawet kurczę, dzieci jeszcze nie mające w ogóle żadnych oznak seksualnych w sobie, to już, no nie no, to jest coś, jednak coś innego. Dobra, słuchajcie, czekajcie, bo już dzieci to już...
to wyłączyć. Myślisz, że się nie zerwało?